18.30, Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. 120 lat temu urodził się Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, który przeprowadził polski kościół przez najtrudniejsze lata komunizmu. Według sondażu Superekspresu Polacy nie popierają podwyżek dla polityków, zwłaszcza w dobie pandemii i rosnącej inflacji. Białoruska biegaczka, która odmówiła powrotu z Olimpiady z Tokio do Mińska, otrzymała polską wizę humanitarną i jutro przyleci do Warszawy. 120 lat temu, 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem urodził się Stefan Wyszyński, kardynał, arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski w latach 1948-81, przywódca duchowy i mąż stanu nazywany prymasem tysiąclecia. Maria Osińska. Człowiek święty, to nie ulega wątpliwości. To był człowiek święty. Sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, był prymasem w jednym z najtrudniejszych okresów dla Polski, w czasach komunizmu. Wróg totalitarnego systemu, więziony i prześladowany. Nie bez powodu nazywa się go niekoronowanym królem Polski i prymasem tysiąclecia. Pamiętam księdza prymasa, pamiętam msze święte, które odprawiał w katedrze warszawskiej. Jak pojawiał się w katedrze warszawskiej, wiedzieliśmy, że idzie nasz pasterz. Wiedzieliśmy, że idzie ktoś, na kim można polegać. Wiedzieliśmy, że jest to ktoś, kto się o swoje owce upomni. Historyk profesor Wiesław Wysocki przytoczył notkę, którą odnalazł w zapiskach ubeckich z 1956 roku, tuż przed uwolnieniem kardynała. Polska, gdyby wiedziała, co ją czeka, to by oszalała ze szczęścia. To jest w zapiskach ubeckich. Za prymasem Augustem Chlądem wołał: wszystko postawiłem na Maryję i to jej w ślubach jasnogórskich powierzył naród polski. Przypominał o religijnej i narodowej tożsamości. Nauczał o miłości, nauczał o tolerancji i to jest bardzo ważny element, ta spuścizna duchowa, to, że dla kilku pokoleń Polaków był prymas pewnym wzorem. Jestem święcie przekonany, że dzisiaj takim wzorem może być dla nas wszystkich. Prymas Wyszyński przyjął święcenia kapłańskie 3 sierpnia 1924 roku w dniu swoich 23 urodzin. Zmagał się wówczas z ciężką chorobą płuc i modlił się, by zdążył odprawić choć jedną mszę świętą. Teraz każdego dnia do katedry warszawskiej przybywają setki ludzi, którzy zanoszą do niego błagalne modlitwy, ufając w jego wstawienniczą pomoc. Są ludzie, którzy doznali uzdrowień i cieszą się powrotem do zdrowia. Nawet znam te osoby. Swoim życiem głosił Ewangelię. W obliczu szerzącej się ateizacji i braku poszanowania godności człowieka, a także życia dzieci nienarodzonych, jego non possumus wybrzmiewa dziś z jeszcze większą mocą. Myślę, że są dzisiaj granice przekroczone, do których by prymas nigdy nie dopuścił. Dziś w Warszawie w różny sposób obchodzono 120. rocznicę urodzin kardynała. W Łazienkach Królewskich przedstawiono film Wyszyński – Zemsta czy Przebaczenie. Niewątpliwie wśród tych inicjatyw, wierzę w to gorąco, ten film spełni rolę najważniejszą. Z kolei na krakowskim przedmieściu w Warszawie zorganizowano edukacyjny piknik dla dzieci. Przyszliśmy tutaj z wnuczętami. Chcemy, żeby nasze dzieci wiedziały, kim jest ta postać, co zrobiła dla Polski, dla Kościoła i żeby brały z niej przykład. To, co go charakteryzowało tak najbardziej, to bym powiedział trzy słowa. Wierny, odważny i dający nadzieję. Amen. O godzinie 19 w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 12 września w Warszawie wraz z wyniesieniem na ołtarze Róży Czackiej. Maria Osińska, Telewizja Republika. Antyszczepionkowcy znowu dają o sobie znać. Tym razem weszli do domu dziecka w Aleksandrowie Kujawskim i próbowali wymusić na dyrektorce, by odstąpiła od szczepienia podopiecznych. Marcel Hulewicz. To już kolejny incydent z udziałem przeciwników szczepień. Antyszczepionkowcy złożyli zawiadomienie do prokuratury, zarzucając dyrektorce domu dziecka łamanie prawa poprzez udzielanie zgody na szczepienie dzieci, co w ich opinii jest eksperymentem medycznym. Po ostatnich agresywnych działaniach grup antyszczepionkowych minister Adam Niedzielski zapowiedział, że podejmie kroki, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa pracownikom punktów szczepień, nadając im status funkcjonariuszy publicznych, tak żeby każdy akt agresji był karany ze szczególną surowością. Do tej pory
ruchy antyszczepionkowe, przeciwnicy szczepień, swoje niezadowolenie, swoje poglądy wyrażali najczęściej w mediach społecznościowych, korportując także ulotki. No w tej chwili widzimy, że jest to już agresja czysto fizyczna. W obecnej fazie pandemii walka o zdrowie i życie obywateli polega nie tylko na walce z wirusem, ale również z dezinformacją i agresją środowisk antyszczepionkowych. Zdaniem lekarzy policja powinna ścigać inicjatorów takich ataków, a także zastosować wobec nich środki zapobiegawcze, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Jako środowisko lekarskie, jako organy samorządu zawodowego, my jesteśmy zbulwersowani tym, że zakłóca się pracę lekarzy, którzy wykonują i całe personelu medycznego, którzy wykonują szczepienia w dość brutalny sposób. Trudno mi powiedzieć, czy w tej sprawie będą kierowane jakieś wnioski dalej do prokuratury czy do służb porządkowych, natomiast niewątpliwie jest to bardzo bulwersująca sprawa. W obliczu narastającej agresji antyszczepionkowców politycy powinni uspokajać opinię publiczną, tonować nastroje i walczyć z dezinformacją. Niestety mamy przykłady działań przeciwnych. Znany ze swoich antyszczepionkowych poglądów poseł Konfederacji Grzegorz Braun interweniował u prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych z powodu rzekomych eksperymentów medycznych na 12-latkach. Od kwietnia eksperyment medyczny na polskich dzieciach trwa. Nie wiemy, jak jest zaawansowany, ale trwa. Zdaniem publicystów zamieszki mogą być inspirowane przez obce służby, które wykorzystują polaryzację społeczeństwa w kontekście szczepień. Te wydarzenia, te podpalenia, te ataki na punkty szczepień, ja tutaj widzę triumf służb specjalnych. To jest dla mnie o tyle przerażające, że to pokazuje, że z ludźmi można zrobić wszystko, że za pomocą żonglowania emocjami, że za pomocą odpowiedniej propagandy, odpowiedniej narracji, haseł w internecie, można ludzi skłonić do takich zachowań. Podczas poniedziałkowego spotkania Rada Ministrów dyskutowała na temat nieuniknionej czwartej fali COVID-19. Premier podkreślał, że rząd dołoży wszelkich starań, by uniknąć najczarniejszego jesiennego scenariusza, ale powodzenie Narodowej Akcji Szczepień odegra w tych staraniach rolę kluczową. Marcel Hulewicz, Telewizja Republika. Z najnowszego sondażu dla Superekspresu wynika, że zdecydowana większość uważa, że posłowie nie powinni otrzymać teraz podwyżki wynagrodzeń. Przypomnijmy, w piątek w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie prezydenta, które wprowadza podwyżki m.in. dla premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu. A wczoraj Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących stanowiska państwowe i samorządowe. Julia Mościńska. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, 84% badanych jest przeciwko podwyżkom dla parlamentarzystów. 11% jest za. 5% ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie udzielić odpowiedzi. Jeżeli mają być przeprowadzone jakieś podwyżki czy regulacje, to muszą mieć one uzasadnienie i być przedstawione wyborcom w sposób taki, ażeby właśnie nie mieli zastrzeżeń. Koalicja Obywatelska złożyła dziś w Sejmie projekt ustawy, która miałaby zablokować podwyżki wynagrodzeń. Dziękuję władzom klubu Koalicja Obywatelska za jednomyślną decyzję w sprawie ustawy blokującej podwyżki dla polityków. Choć wielu polityków i publicystów zwraca uwagę, że były premier najpierw jako szef Rady Europejskiej, później przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, zarobił około 9 milionów złotych. Panie Donaldzie, proszę napisać swoje oświadczenie majątkowe. Proszę powiedzieć, ile pan zarabia miesięcznie, jakie ma pan oszczędności, wtedy będzie dopiero można ocenić, czy pana intencje, pana wypowiedzi w jakikolwiek sposób są wiarygodne. Według NSZZ Solidarność podwyżki w kontekście planowanego zamrożenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w budżetówce budzą wątpliwości natury moralnej. Domagamy się, aby cała państwowa sfera budżetowa te podwyżki otrzymała, bo to nie jest, bo dokładnie te same argumenty, które są wymieniane przy tej podwyżce, one też dokładnie wpisują się w państwową sferę budżetową. Na mocy rozporządzenia prezydenta, które ukazało się w piątek w Dzienniku Ustaw, premier i marszałkowie będą zarabiać ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie, a posłowie i senatorowie zamiast 8 tysięcy złotych mają otrzymywać około 12,5 tysiąca złotych. Wiceministrowie, którzy obecnie otrzymują około 10 tysięcy złotych, mają zarabiać o nieco ponad 6 tysięcy złotych więcej. Z kolei projekt złożony wczoraj przez Prawo i Sprawiedliwość zakłada wzrost wynagrodzenia dla prezydenta o 40% i wzrost wysokości diet dla radnych i pracowników samorządowych o 60%. Wzywamy do tego, żeby posłowie, żeby przede wszystkim pan prezydent i pan premier zachowali zdrowy rozsądek,
Urzędnicy wysokiego szczebla, pracujący w samorządach i powiązanych z samorządami spółkach, często zarabiają zdecydowanie więcej niż parlamentarzyści, ministrowie czy premier. Podobnie jest w Warszawie. Wiceprezydent stolicy Michał Olszewski, jak donosiły media, zarabia w ratuszu ponad 320 tysięcy złotych rocznie. Do tego dochodzą pieniądze za zasiadanie w Radzie Nadzorczej TBS Warszawa Południe. Podobnie jest w przypadku pozostałych zastępców prezydenta Warszawy. Dzisiaj mówimy również o projekcie ustawy, który ma za zadanie podniesienie uposażenia samorządowcom i diety samorządowcom. Natomiast z drugiej strony nie patrzymy właśnie na kwestie zatrudnienia w spółkach miejskich, gdzie te wynagrodzenia są bardzo wysokie. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy ludzie, którzy pełnią funkcję ministrów, czyli podsekretarzy stanów, zarabiają niewspółmiernie mało do obowiązków i odpowiedzialności, co spowodowało odpływ osób z wysokich stanowisk do firm prywatnych. Julia Mościńska, Telewizja Republika. Krystyna Cimanowska, białoruska biegaczka, która odmówiła wejścia na pokład samolotu powrotnego z Tokio do Mińska, otrzymała wizę humanitarną od polskiego rządu i jutro przybędzie do Warszawy. Zagraniczna prasa już nazwała dramat sportsmenki zimną wojną, a to dopiero początek drogi, którą musi przejść. Kobieta obawia się, że po powrocie do kraju mogłaby trafić do więzienia. Paulina Bilińska. Polska ambasada w Tokio w trybie natychmiastowym zareagowała na te wydarzenia i zaproponowała białoruskiej sprinterce wizę humanitarną. Igrzyska olimpijskie to nie tylko święto sportu, to także wydarzenie, którego przesłaniem jest poszanowanie ludzkiej godności oraz troska o uniwersalne wartości – wolność, braterstwo, solidarność. W duchu tych wartości udzieliliśmy wczoraj prześladowanej białoruskiej atletce Krystynie Cimanowskiej schronienia w ambasadzie Rzeczpospolitej w Tokio, otaczając ją opieką państwa polskiego. Dzięki błyskawicznej reakcji polskich służb dyplomatycznych pani Krystyna otrzymała już wizę humanitarną. Krystyna Cimanowska miała wystartować wczoraj w biegu na 200 metrów, jednak przed startem białoruski Narodowy Komitet Olimpijski zdecydował o odsunięciu jej z igrzysk, powołując się na złe wyniki badań lekarskich. Sportsmenka twierdzi, że żadnych badań nie było, a decyzja o wyrzuceniu jej z reprezentacji była reakcją na jej krytyczne uwagi wobec białoruskiego sztabu szkoleniowego. Kobieta odmówiła wzięcia udziału w sztafecie 4x400 metrów, bo jest sprinterką i biega krótsze dystanse. Pani Krystyna Cimanowska jest w tym momencie w polskiej ambasadzie w Tokio. Zwróciła się do Polski o pomoc i ta pomoc zostanie jej udzielona. Złożyła wniosek o wizę humanitarną, chcąc przyjechać do Polski i taką wizę już w trybie pilnym otrzymała. Krystyna Cimanowska zaapelowała do MKOL-u o wszczęcie śledztwa wobec białoruskich władz. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zapewnił, że już wszczął procedurę wyjaśniającą okoliczności sprawy biegaczki. Zdecydowaliśmy się rozpocząć formalne dochodzenie, które będzie prowadzone przez administrację Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Musimy ustalić wszystkie fakty, wysłuchać wszystkich zaangażowanych stron, co oczywiście może zająć trochę czasu. A w międzyczasie oczywiście na pierwszym miejscu stawiamy troskę o dobro sportowca. Wydarzenia z Tokio są komentowane szeroko przez władze i media na całym świecie. To pokazuje, że nasz sąsiad, bo przecież Białoruś nie jest zbyt daleko od Paryża, jest tradycyjną dyktaturą ze wszystkimi najgorszymi cechami. Kontrolą, cenzurą i przemocą. Historycy sportu zwracają uwagę, że wcześniej zdarzały się podobne sytuacje, ale ostatnio uciekali głównie kubańscy bejsboliści i siatkarze lub piłkarze z Korei Północnej. Jednak najsłynniejsze ucieczki sportowców wstrząsały blokiem wschodnim w czasie zimnej wojny. Od upadku komunizmu w Europie i rozpadu Związku Sowieckiego nie zaobserwowano, aby sportowcy z tej części świata musieli szukać azylu w innym kraju podczas imprez sportowych. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. W Kijowie znaleziono zwłoki obywatela Białorusi, aktywisty Witala Szyszoła, który wczoraj zaginął. Powieszone ciało znaleziono w jednym z miejskich parków nieopodal miejsca zamieszkania mężczyzny. Śledczy badają sprawę pod kątem upozorowanego na samobójstwo morderstwa. Bartosz Teodorowicz. Funkcjonariusze ukraińskiej policji odnaleźli ciało Szyszoła niedaleko jego domu. Przyczyną śmierci szefa białoruskiego domu na Ukrainie było powieszenie. Na jego twarzy widniały liczne ślady pobicia. Przy ciele ofiary odnaleziono telefon i rzeczy osobiste. Śledczy wszczęli śledztwo, którego jedną z hipotez jest morderstwo upozorowane na samobójstwo. Złudzeń co do okoliczności śmierci Szyszoła nie mają jego współpracownicy.
Nie ma wątpliwości, że to zaplanowana przez czekistów operacja mająca na celu likwidację prawdziwie niebezpiecznego dla reżimu Białorusina. Będziemy walczyć o prawdę o śmierci Witala. Mężczyzna zaginął wczoraj nad ranem, tuż po tym, jak wyszedł pobiegać. Zaginięcie mężczyzny zgłosiła jego partnerka. W trakcie poszukiwań wielokrotnie próbowano się skontaktować z opozycjonistą za pomocą telefonu, jednak bez skutku. W międzyczasie z urządzenia ofiary wykonano kilka głuchych połączeń. Witalij był bystrym, życzliwym i kochającym wolność człowiekiem. To bohater Białorusi i kolejna ofiara krwawego reżimu. Do wydarzeń w Kijowie odniosła się przebywająca z wizytą w Londynie przywódczyni białoruskiej opozycji Światłana Cichanouska. Reżim Łukaszenki ewidentnie eskaluje przemoc, jednak nie jest to oznaka jego siły, a słabości. Białorusini na całym świecie są zagrożeni. Nasi sojusznicy muszą zrozumieć, że reżim jest słaby, a pewnego dnia upadnie. Robimy wszystko, by stało się to jak najszybciej. Vital Szyszoł wyjechał na Ukrainę jesienią ubiegłego roku. Wcześniej brał udział w antyrządowych protestach w Homlu. Zarówno mężczyzna, jak i jego współpracownicy otrzymywali liczne groźby od anonimowych nadawców i byli nieustannie infiltrowani przez białoruskie służby. Metody działań przedstawicieli reżimu Aleksandra Łukaszenki są dobrze znane także białoruskim opozycjonistom przebywającym w Polsce. Bardzo jesteśmy zaniepokojeni, ponieważ tutaj w Polsce również od marca za nami chodzą różni dziwni ludzie, śledzą nas. To już było i miało miejsce w kilku miastach, i we Wrocławiu, i w Białymstoku, i w Warszawie. No i teraz czujemy się jeszcze bardziej zagrożeni. Dziś wieczorem przed ambasadą Białorusi w Kijowie odbędzie się demonstracja, której celem będzie upamiętnienie zmarłego opozycjonisty. Wiec będzie także kolejną okazją do zamanifestowania sprzeciwu wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Bartosz Teodorowicz, Telewizja Republika. W ramach obchodów 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego warszawiacy oddali hołd powstańcom ze zgrupowań Armii Krajowej Chrobry 1 i Chrobry 2. Na miejscu był Jakub Gajda. 3 sierpnia Batalion Armii Krajowej Chrobry 1, walczący w Powstaniu Warszawskim, zajął niemiecki posterunek żandarmerii, tak zwany Nordwache. Bataliony Chrobry 1, Chrobry 2, bliźniacze czy też siostrzane, to są jedne z głównych sił zbrojnych Powstania Warszawskiego, w sumie kilkuset ludzi, około 700, 800, tak się szacuje, w strategicznych też kluczowych miejscach operowały, bo batalion Chrobry 1 to jest Wola, ale przede wszystkim Śródmieście. Chrobry 2 bronił Śródmieścia Północnego przez całe powstanie, nie opuszczając swojego posterunku aż do samego końca. Bataliony Chrobry 1 i Chrobry 2 już od pierwszych dni wykazały się wielką walecznością. Wiedzieliśmy, że jeżeli przepuścimy Niemców na drugą stronę towarowej, czyli do tak zwanego Śródmieścia Północnego, to Niemcy zrobią to, co na woli. Będą mordowali, będą palili i naprawdę tysiące warszawiaków byłoby zamordowanych. Dlatego my żeśmy wszystko robili, i ci starsi, i młodzi chłopcy, którzy mieli po 15, po 16 lat, broniliśmy Warszawy, broniliśmy barykad, bo wiedzieliśmy, co Niemcy zrobią, jak nam zabraknie sił. Zofia Czekalska była łączniczką centralnej składnicy aptecznej odcinka zachodniego w zgrupowaniu Chrobry 2. Miała wówczas 16 lat. Pomagała nam bardzo cywilna ludność. Wiele właśnie niewalczących ginęło, bo cały czas tu było bombardowanie. Cały czas Niemcy bombardowali na Pańskiej, sześciopiętrowa kamienica w powietrze wyleciała. Czy oni walczyli? Nie. Dlaczego zabijali? Dlaczego tak mordowali? Do czego doprowadza nienawiść? Chrobry 2 było zgrupowaniem szczególnym. W jego skład wchodzili ludzie o różnych poglądach i z wielu organizacji militarnych, między innymi Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, a nawet Polskiej Partii Socjalistycznej. Jednak mimo tego potrafili się zjednoczyć w walce o wolną Polskę. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na naszym portalu TV Republika. Za chwilę wiadomości z Olimpiady w Tokio przedstawi dziś w doskonałym nastroju Weronika Jaskółka. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru.